Witam serdecznie, Magdalena Bałkowiec. Zapraszam na serwis informacyjny. Pół roku paraliżu decyzyjnego, zwalniania setek doświadczonych menadżerów i pracowników. Szukanie haków, audyty. Na poprzedni zarząd w grupie Orlen zysk netto za 6 miesięcy tego roku wyniósł niecałe 3 miliardy złotych i był niższy o prawie 13 miliardów złotych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Poinformował koncern w skonsolidowanym raporcie półrocznym, a tak tę sprawę komentowali politycy. Więc podejście ekonomiczne pana prezesa Obajtka, no co pokazują wyniki, było skuteczne i do tego ja nie mam jakichkolwiek zarzutów do zarządzania strategicznego spółką, tak wielką spółką, jak był Orlen. Zgadzam się z jednym posłem tutaj z Konfederacji, z posłem Pejo, że rzeczywiście ten koncern miał być tak super multienergetyczny, że był od wszystkiego i to może było troszeczkę za szerokie podejście poprzedniego zarządu i Daniela Obajtka. Rzeczywiście ten wykup prasy, to podejście takich do tych wykupu mediów lokalnych, takie działanie to rzeczywiście moim zdaniem przecież Orlen też przejmował te kluczowe spółki jak PGNiG, to było tak wiele różnych aspektów, że rzeczywiście być może tutaj to poszło nieco za daleko w mojej ocenie. Natomiast dzisiaj trzeba zobaczyć, jak ten zarząd przez najbliższy rok będzie funkcjonował. I uważam, że rok to jest taki okres, po którym można oceniać zarządy spółek. I to jeżeli była cena obniżona dla Polaków, to to jest źle? To za to Obajtek jest krytykowany, że obniżył cenę? A Donald Tusk obiecał po 5,19. Gdzie to jest? Wszyscy mi głosowali na niego, bo będzie 5,19. Gdzie to jest? I niech będzie cena jak najniższa, bo to jest cenotwórcze, jeżeli chodzi o paliwo. Wszystko wtedy rośnie. Jeżeli jest cena niska, to jest dobrze dla nas wszystkich, dla Polaków. I róbmy tak, żeby było z jednej strony niska cena, a z drugiej strony, żeby był zysk dla firmy. I to robił Obajtek. Liczby są bezwzględne dla obecnej koalicji 13 grudnia, obecnie rządzących. I to jest też taka właśnie koincydencja zdarzeń, że Donald Tusk, jak objął stery władzy, to on od czego zaczął? Atak. Atak, zemsta, szukanie, poszukiwanie, rozliczanie. Obajtek też był jednym z tych, który tam na tapetach widniał i on też tam miał być rozliczony. Za co? Za to właśnie, że tak prowadził tego czempiona, ten Orlen. Za to, że tak dywersyfikował te poszczególne gałęzie przemysłu wewnątrz spółki Orlen. Za to, że właśnie doszło do fuzji Orlenu z Lotosem. Za to, że właśnie doszło do zakupu grupy Polska Press. No, tworzył naprawdę multikoncert energetyczny i nie tylko. W miejscowości Orzechowo w powiecie olsztyńskim spadł niezidentyfikowany obiekt, na którym miały znajdować się napisy w języku rosyjskim, przekazał późnym wieczorem portal Twój Kurier Olsztyński. Rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, poinformował, że był to najprawdopodobniej balon meteorologiczny. Jednak na miejscu nie było wojska, a w miejscowości Orzechowo jest nasz reporter Daniel Machnowski. Witaj Danielu, powiedz, co udało się ustalić na temat tego obiektu i czy wiemy, co spadło? Ten balon spadł na jedną z prywatnych posesji, która jest zlokalizowana w lesie w miejscowości Orzechowo. Kiedy właściciele tej posesji znaleźli ten balon, powiadomili policję. Policja przyjechała, zabezpieczyła ten balon. Wykluczono, że może to być balon szpiegowski. Tak przynajmniej twierdzi przedstawicielstwo Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest tutaj sugestia, że może być to balon meteorologiczny, a rosyjskie napisy mogą świadczyć o tym, że ten balon przyleciał z obwodu Królewieckiego. Ale warto tutaj zwrócić uwagę, że Orzechowo jest to wieś obok Dobrego Miasta na Warmii. Jest to miejscowość położona 60 km od granicy z obwodem królewieckim, więc tutaj należy również postawić pytanie, jak to jest możliwe, że wieczorem, kiedy jest jeszcze jasno, balon z obwodu królewieckiego przeleciał 60 km na Warmię i nikt tego balonu wcześniej nie zestrzelił, nie zauważył. Dlaczego nie pojawiło się natychmiast wojsko, które ten balon by
zabezpieczyło i sprawdziło, czy nie ma tutaj jakiejś aparatury szpiegowskiej, czy też być może ten balon mógł mieć również jakieś substancje, które mogłyby skazić na przykład środowisko. Takie hipotezy również należy brać pod uwagę w takich sytuacjach, a ten balon przeleciał 60 km od granicy z obwodem królewieckim, doleciał do Orzechowa i dopiero tutaj został znaleziony przez mieszkańców tej miejscowości, dlatego też trzeba tutaj tę sprawę wyjaśnić. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a balon został zabezpieczony przez policjantów i to przez policję będzie ten balon badany. Tutaj zasadne wydaje się pytanie, dlaczego wojsko nie przejęło tej sprawy, biorąc pod uwagę to, że Rosja jest agresorem, napadła już na Ukrainę, cały czas prowadzi działania hybrydowe we współpracy z Białorusią na polsko-białoruskiej granicy. Również prowadzi działania hybrydowe na granicy z obwodem królewieckim, dlatego też warto by było, żeby to właśnie wojsko tę sprawę prowadziło i żeby w pełni wyjaśniło, co stało się w lesie w miejscowości Orzechowo, jaki był to balon i jaki był cel lotu tego balonu nad Warmią i Mazurami. Bardzo dziękuję, Danielu. Jak Państwo słyszą, pytań jest wiele, a my będziemy starać się znaleźć na te wszystkie pytania odpowiedzi. Daniel Machnowski z miejscowości Orzechowo. Premier Donald Tusk otrzyma kolejną nagrodę od Niemców. Szef polskiego rządu 12 września w Poczdamie ma dostać wyróżnienie M100 Media Award za niezachwianą walkę z autokracją. Laudację wygłosi sam kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Warto przypomnieć, że to już nie pierwsza nagroda od Niemiec dla szefa polskiego rządu. W maju 2010 roku Donald Tusk otrzymał nagrodę Karola Wielkiego. Ktoś, kto dzisiaj rujnuje polską demokrację, bo przecież chce też wyeliminować jedną największą partię opozycyjną, w ogóle największą partię, ktoś, kto wpływa na niezależne organy, ktoś, kto steruje tym całym mechanizmem patowładzy, bo przecież wiemy, że kierownikiem tego mechanizmu jest Donald Tusk, który bardzo sprytnie wypuszcza swoich przedstawicieli po to, żeby samemu nie ponosić odpowiedzialności, no ma z rąk niemieckich otrzymywać nagrody dotyczące, jak rozumiem, przywracania praworządności, ochrony i dbałości o demokrację. No to jest kabaret. To jest kabaret i to by było śmieszne, gdyby nie dotyczyło ustroju polskiego państwa. To by mogło być śmieszne, gdyby nie dotyczyło szans rozwojowych Polski. No a dlaczego tak się dzieje? No wystarczy zobaczyć na dwie wizyty niemieckich polityków tutaj w Warszawie. Pierwsza, pani von der Leyen, kiedy Donald Tusk na baczność staje przed panią Ursulą i, jak rozumiem, melduje wykonanie zadania. Na druga to te skandaliczne słowa Olafa Scholza, bezczelne słowa, które wypowiedział tutaj w Warszawie, w mieście zniszczonym przez Niemców, że on zastanowi się, czy jeszcze żyjącym ofiarom okupacji niemieckiej czegoś nie wypłacić, co robi Donald Tusk, nie reaguje w żaden sposób, a mówi nam, no, że zaletą tego spotkania było to, że się dowiedział o stanowisku strony niemieckiej. To jest kpina z naszych interesów narodowych, więc jeżeli Donald Tusk dzisiaj nie reprezentuje polskiej racji stanu, no to otrzymuje nagrody od naszych zachodnich sąsiadów. A z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Superekspresu wynika, że aż ponad 60% Polaków uważa, że koalicja 13 grudnia i premier Donald Tusk nie wywiązują się z obietnic wyborczych. Wielu Polaków nie jest zadowolonych z realizowania przez Donalda Tuska swoich obietnic wyborczych, co pokazał ostatnio opublikowany przez Super Express sondaż. Ponad 60% uważa, że Donald Tusk nie spełnia swoich obietnic. Sami również zapytaliśmy Polaków, jakie mają zdanie na ten temat. Wiem, że to, co do tej pory obiecał, tak nie do końca się sprawdziło, prawda? Ja jestem też bardzo niezadowolony, bo on już rządził kiedyś i wiem, co potrafi. Natomiast że nic dalej nie robi. Znaczy, ja myślę, że ludzie są niezadowoleni z wielu względów, nie tylko z braku realizacji, czy z bardzo słabej realizacji tych 100 konkretów. Kwota wolna od podatku na pewno jest dla mnie niekorzystna. Powinni to zwiększyć. No, niezadowolony jestem z tego rządu, niezadowolony jestem z Tuska, bo wszystkie te obietnice, co składał, nie wykonuje. Jestem w 100% niezadowolona z obecnego rządu. Donald Tusk miał do zrealizowania 100 konkretów, jednak politycy opozycji uważają, że... To było 100 konkretnych ściem Donalda Tuska. Chodziło tylko o to, żeby na polecenie Niemiec wyrzucić rząd Zjednoczonej Prawicy. Obecny premier jeszcze w czasie kampanii zapewniał, że...
Nic, co dane, nie będzie zabrane. Jednak pojawiają się coraz to nowsze doniesienia o tym, że program 800+ może zostać zmieniony. Donald Tusk mówił, że nic, co dane, nie będzie zabrane, ale proszę zauważyć, jak sprytnie to robi dzisiaj, bo on de facto nie odbiera, on urealnia. Tak jak urealnił 14. emeryturę dla 2 milionów seniorów, ograniczając o blisko 1000 zł. Donald Tusk zapowiedział również... Konkret, który jest tak naprawdę pozytywną rewolucją podatkową. On się nazywa w sposób skomplikowany, być może. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Ale i tutaj, jak widzimy, niewiele zostało zrobione. Chyba każdy pamięta też szumne zapowiedzi. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 złotych. I to nie są żadne cuda. A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. Nie wiemy nawet, jaka to miała być prosta decyzja, ale to są oczywiste bzdury i banialuki dla naiwnych. Kiedy 2 lata temu doszło do katastrofy ekologicznej na Odrze, Donald Tusk napisał na portalu X. Premier Morawiecki podjął heroiczny bój ze skażeniem Odry. Na Facebooku zasłużony urlop, słońce i czysta woda, jak sądzę. Dziś, kiedy rząd koalicji 13 grudnia stanął w obliczu jeszcze większej katastrofy ekologicznej niż 2 lata temu, Tusk milczy. Według doniesień rosyjskich mediów od wczorajszego wieczora trwają starcia na ukraińsko-rosyjskiej granicy w obwodzie Briańskim. To kolejny sąsiadujący z Kurskim rosyjski obwód, w którym Ukraina otwiera nową linię frontu. Jak wskazują analitycy, może to być próba zmuszenia Rosjan do przerzucenia większej liczby żołnierzy z Donbasu, gdzie sytuacja Ukraińców jest cięższa. Kamil Trzaska. Jeśli operacja w obwodzie Kurskim była zaskoczeniem dla Moskwy, to atak na sąsiedni obwód w rejonie Briańska jest już poważnym problemem. Od wczorajszego wieczora rosyjskie kanały w mediach społecznościowych informują o zmasowanym ataku wzdłuż południowej granicy z Ukrainą. Prezydent Ukrainy nie ukrywa, że chodzi tu o związanie rosyjskiej obrony i zmuszenie Kremla do przerzucenia sił z Donbasu. Tam sytuacja jest dramatyczna. Ostrzał! Linia frontu to nasze pozycje, przede wszystkim na kierunku pokrowskim, w naszym obwodzie donieckim. Rozumiemy ruchy wroga i wzmacniamy naszą obronę. Przegląd dostaw amunicji został przeprowadzony. Bardzo ważne jest, aby nasi partnerzy w pełni wywiązywali się ze swoich zobowiązań dotyczących każdego pakietu i wszystkich naszych umów. W ostatnich tygodniach Rosjanie znacznie zbliżyli się do Pokrowska. Jego zdobycie może doprowadzić do załamania frontu w tym rejonie, bo według analityków dalej nie ma już tak umocnionych ukraińskich linii obrony. W temacie ukraińskich działań ofensywnych wypowiedział się kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który, jak ujawniły media, miał zdecydować o obcięciu pomocy finansowej dla Kijowa. Przede wszystkim Ukraina przygotowywała swoją operację wojskową w obwodzie Kurskim bardzo potajemnie i bez informacji zwrotnych, co z pewnością wynika z trudnej sytuacji. Bardzo uważnie śledzimy, co tam się dzieje. Jest to operacja bardzo ograniczona przestrzennie i prawdopodobnie także pod względem czasowym. W temacie wsparcia finansowego kanclerz zapewnił, że nic się nie zmienia, ale równocześnie przyznał, że przyszłoroczne wydatki na pomoc Ukrainie będą o niemal połowę niższe od tych w tym roku. To według komentatorów ma być formą kary za użycie w ataku na rosyjski obwód Kurski przekazanych przez Niemców bojowych wozów piechoty. Moskwa wywiera na Berlin coraz większą presję w związku ze śledztwem w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream. Niemieccy politycy coraz częściej otwarcie mówią o potrzebie wznowienia dialogu z Rosją. Kamil Trzaska, Republika. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.